powiedziałem. Panie dyrektorze, warsztaty w Ośrodku Kultury w Obornikach już się rozpoczęły. W jakich warsztatach możemy już wziąć udział, a w czym będziemy mogli za chwilę wziąć udział? Tak, trwa nabór do warsztatów, do sekcji, do projektów artystycznych. Rzeczywiście niektóre warsztaty już działają, tym niemniej do końca października wszędzie jeszcze możemy się dopisać. Muzyka. Są warsztaty wokalne Mariana Żurowskiego, są warsztaty instrumentalne, czyli instrumenty dęte, gitara, ukulele. Są warsztaty wokalne Marcina Samolczyka dla dorosłych pod tytułem Mikrofon dla wszystkich. W muzyce to tyle. Dalej balet, taniec. Tutaj mamy bardzo szeroką ofertę. Po pierwsze dla dzieci, po drugie dla dorosłych. Tutaj jest taniec orientalny, jest salsa, jest taniec towarzyski, jest zumba. Będzie jeszcze grupa instrumentalna Nowe Taldeo. Karol Bzdręga prowadzi nabór do wokalno-instrumentalnego zespołu dziewczęcego. Będzie zespół Octopus Garden, czyli formacja, która dedykowana jest osobom, które potrafią już grać na instrumentach i śpiewać. Chcemy sformułować z nich zespół. Wracają zajęcia plastyczne od października. Tradycyjnie już pani Jadzia Majszak-Zagrodnik poprowadzi grupę dla mniejszych dzieci, Akademia Artystyczna, i grupę dla starszych, dla późnej podstawówki, liceum, pod tytułem Rysunek, rzeźba, grafika. Będzie robotyka, będą warsztaty fotograficzne i zajęcia teatralne dla dorosłych, afterwork. W październiku wracają także warsztaty krawieckie Łatka, natomiast nieco poczekamy ze wznowieniem warsztatów Kids Kitchen, czyli warsztatów kulinarnych. Prawdopodobnie ruszą dopiero w drugim semestrze. Będą też projekty edukacyjne. Wraca Akademia Odkrywców, będzie teatralny poranek Malucha i cały szereg jeszcze innych propozycji. Ruszyły też premiery kinowe. No tak, pierwsze spotkanie z premierami kinowymi nie było zbyt zachęcające. Być może zadecydowała o tym po-covidowa ostrożność, być może zadecydowała o tym no jeszcze taka powakacyjna aura, a być może po prostu widzom nie spodobał się repertuar. W każdym razie tutaj frekwencja nie była najlepsza. Mamy nadzieję, że w przyszłości wróci pełna grupa fanów dobrego kina.